Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was z salonu Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj będziemy kontynuowali temat tkanin, a konkretnie wełny i opowiem Wam o najwspanialszej tkaninie, jaka istnieje według mnie na świecie, czyli wełnie merino. Zanim jednak przejdę do meritum, jeszcze raz poproszę Was o subskrypcję i polubienie, o zapisanie się do naszego newslettera, co jest dla nas bardzo ważne. Linki są w opisie tego filmu. A teraz nie przedłużając, wełna merino. Wełna merino, w przeciwieństwie do flaneli, o której rozmawialiśmy sobie ostatnio, jest to charakterystyczna wełna dla określonego rodzaju owiec, której się pozyskuje. Pamiętacie, że flanele po prostu się tworzyło, drapiąc tą wełnę odpowiednimi szczotkami drucianymi. Natomiast wełnę merino pozyskuje się po prostu strzyżąc owce merino. Jednak samo pochodzenie wełny jest już, powiedziałbym, bardzo mocno starożytne. Mówi się, że podobno pierwsze owce zostały udomowione 8 tysięcy lat przed naszą erą, czy w Babilonii, a mniej więcej 6 tysięcy lat przed naszą erą zaczęto je strzyc dla wełny. Natomiast wełna w Europie pojawiła się na pewno 2 tysiące lat przed naszą erą. W Danii znaleziono ciało człowieka, który miał czapkę, nakrycie głowy, wełniane. I ktoś może powiedzieć, w jaki sposób w ogóle można było określić, że to jest wełna, jeżeli mówimy tutaj o okresie 3,5 tysiąca lat temu. A mianowicie, że dlatego, że tego człowieka znaleziono w torfowisku i on był tak fantastycznie zakonserwowany, że myślano, że to jest jakiś w ogóle człowiek, który został zamordowany niedawno i nawet prokuratura się tym duńska zainteresowała, bo myślał, że to jest po prostu jakaś ofiara morderstwa. I dopiero badania, specjalistyczne badania określiły jego wiek na ponad 3,5 tysiąca lat. I miał właśnie nakrycie głowy, to wszystko było idealnie zakonserwowane. Mówi się właśnie o tym człowieku Stoland, tak? Czyli z takiej miejscowości w Danii, gdzie odkryto te zwłoki. Mówimy więc tutaj o czymś, co jest naprawdę już stare. Wełna nie jest jakimś wynalazkiem ostatnich czasów, tylko na pewno ma parę tysięcy lat. Ile dokładnie, nie wiadomo. I teraz przenieśmy się ponad 2,5 tysiąca lat do przodu, czyli do Hiszpanii. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale owce merinosy, które żyją powszechnie w Australii, wywodzą się z Hiszpanii. Właśnie w Hiszpanii mniej więcej w XII wieku naszej ery skrzyżowano owce pochodzące z Afryki Północnej z owcami, które mieszkały na Shetlandach, czyli w Wyspach Brytyjskich. I z tej mieszanki właśnie afrykańskich owiec, północnoafrykańskich z rejonu obecnego Maroka oraz z Wysp Brytyjskich powstały owce merino. I owce merino były od początku bogactwem Hiszpanii. To mało kto o tym wie, że tak naprawdę merinosy to był jeden z najpilniej strzeżonych sekretów królów Hiszpanii. Wywiezienie owcy merinosa z Hiszpanii w średniowieczu było karane śmiercią. Nie można było po prostu ukraść tej owcy, wywieźć jej z Hiszpanii. Był to sekret zastrzeżony tylko dla Hiszpanów. Mało tego, jeszcze w XVI wieku, kiedy król hiszpański chciał podarować monarchom innych państw jakiś wyjątkowo drogocenny prezent, podarowywał im parę owiec merino. To był tak cenny okaz owcy, tak cenna była wełna pozyskiwana z tych owiec, że była to, mówi się, że to był największy skarb Hiszpanii właśnie w średniowieczu aż do XVIII wieku. Właśnie w XVIII wieku, no nie kto inny jak Anglicy, postanowili jednak wykraść ten skarb Hiszpanii, a zrobili to w ten sposób, że Sir Joseph Banks, pod pozorem oczywiście, zakupił w 1790 roku 40 owiec merino. Oczywiście to było, słuchajcie, to było po prostu jak w tej chwili największe włamania czy jakieś afery finansowe, ponieważ on to zrobił przez podstawione osoby, żeby nikt nie pomyślał, że to Anglicy próbują wykraść sekret owiec merino z Hiszpanii, ale udało mu się te merinosy przewieźć do Anglii, tylko że one w Anglii nie za bardzo chciały dawać to samo runo, które dawały w Hiszpanii. Okazało się, że w Anglii jest zbyt wilgotno i za zimno, żeby to runo było takie jak to runo hiszpańskie. Próbowano owce trzymać w owczarniach, ale okazało się, że owce merinosów, słuchajcie, mają wyjątkowy stres. Stresują się, kiedy są zamknięte. One były przyzwyczajone, że w tej południowej Hiszpanii chodziły sobie cały rok swobodnie i były tylko dwa razy do roku strzyżone, a to nagle ktoś się zamknął w jakiejś owczarni, więc one się zestresowały i dalej ta wełna nie była taka, jak trzeba. No więc Anglicy, ponieważ już wtedy władali połową świata, postanowili, że przewiozą te owce
w rejony, które są zbliżone klimatycznie do Hiszpanii. Chodziło o to, żeby klimat był suchy, raczej morski, słuchajcie, no bo Hiszpania leży nad morzem, nie jakiś super upalny, ale ciepły, i wymyślili sobie na początku RPA. Wtedy już w Kapsztadzie założyli swoją kolonię, Anglicy władali wtedy południową Afryką, więc zawieźli te owce do RPA, a z RPA, kiedy okazało się, że próbują założyć kolonię karną w Australii, przewieziono te owce do Australii. I tak merynosy trafiły do Australii dopiero na początku XIX wieku. To jest charakterystyczne, mało kto o tym wie, że merynosy tak naprawdę pochodzą z Hiszpanii. Mówię, był jednym z najpilniej strzeżonych sekretów królów hiszpańskich. Tam właśnie w Australii te owce zaczęły się rozmnażać, natomiast dopiero w 1858 roku bracia Pepin zakupili w Nowej Południowej Walii olbrzymie obszary ziemi i tam rozpoczęli hodowcę 200 owiec merynosów, które tak naprawdę dały początek całej tej populacji merynosów, która w tej chwili w Australii jest. Tak, takie są początki merynosów i wełny merino. Wełna merino, tak jak kiedyś była największym bogactwem Hiszpanii, tak teraz jest największym bogactwem Australii. Przemysł Australii jest tak mocno oparty na wełnie merynosów, że na początku XXI wieku wywołało w ogóle wełna merino wywołała wielki kryzys gospodarczy w Australii, kiedy jej ceny spadły. W Australii jest około 120 milionów owiec, przy około mniej więcej 25 milionach mieszkańców, i z tego 75% to są merynosy. Większość owiec w Australii to są merynosy, te owce, które dają tą najlepszą, najbardziej szlachetną wełnę, jaka istnieje. Drugim największym potentatem, jeżeli chodzi o merynosy, są Chiny, moi drodzy. Chiny to też jest potęga, jeżeli chodzi o liczbę owiec, mają ją więcej niż w Australii, ale merynosów mają mniej. To australijskie merynosy dominują, jeżeli chodzi o ilość, ale także jeżeli chodzi o jakość, bo najlepsza wełna merino pochodzi z Australii i z Nowej Zelandii. A teraz, dlaczego ta wełna merino jest taka super? Co w niej jest takiego super, że ja się w niej zachwycam? Żeby nie było, kręcimy ten film w połowie sierpnia, ja jestem w swetrze z wełny merino. Jak widać, nie jestem cały spocony. Klimatyzacja nie chodzi, ponieważ no, nagrywamy, więc nic nie może tutaj chodzić. Więc dlaczego ta wełna merino jest taka fantastyczna? Moi drodzy, chodzi generalnie o to, o grubość włókien. Grubość włókien liczy się w mikronach. Jeden mikron to jest jedna milionowa metra. O ile włos ludzki to jest między 75 a 120 mikronów, taki gruby jest włos ludzki. Runo, włosy zwykłych owiec, to jest około 50 mikronów, 40-50 mikronów. Natomiast z merynosów pozyskuje się włókna między 11 a 24 mikronów. Czyli najcieńsze włókna owcze, jakie istnieją. Ma to o tyle znaczenie, że dzięki temu, że one są takie cienkie, między innymi są bardzo miękkie, bardzo delikatne i nie gryzą. Wełna merino nie gryzie. Ja mam ten Golf. Nie gryzie. Ci, którzy zakupili kiedyś u nas skarpetki z wełny merino, wiedzą, że one nie gryzą. Niektórzy bali się, że będzie ich gryzła ta wełna. Nic takiego. To jest super miłe i delikatne. Na tym polega największa zaleta wełny merino, że włosie z nich jest cienkie. Te owce zresztą w Australii, tak jak i w tej południowej Hiszpanii, one po prostu chodzą przez cały rok, spacerują sobie po tych łąkach australijskich. I dwa razy do roku tylko są strzyżone. Jest to operacja całkowicie bezbolesna dla tych wszystkich, dla których to jest ważne. Dla mnie jest ważne, żeby zwierzęta nie cierpiały, więc akurat popieram to w 100%. Owce są strzyżone między lutym, na przełomie lutego i marca oraz na przełomie września i października, czyli dwa razy do roku. Z jednej owcy to tak na marginesie pozyskuje się około 5 do 6 kilo runa i potem one po prostu są wypuszczane i chodzą. Mniej więcej taki wprawny postrzegacz owiec ręcznie potrafi około 50 owiec dziennie ogolić. Tyle jeśli chodzi o owce merino. A teraz dalej troszkę o samym runie merynosów, ponieważ to ono jest fascynujące. Także owcom się nic nie dzieje, są strzeżone, potem puszczane, wszystko jest w porządku. Zresztą słuchajcie też, nikt tych owiec nie krzywdzi, w ogóle nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby na przykład je przerobić na jagnięcinę czy na steki. Ponieważ te owce są po prostu bardzo drogie. Najdroższy okaz barana merino kosztował na aukcji 450 tysięcy dolarów australijskich. Dolar australijski jest tylko troszkę tańszy niż dolar amerykański. Mówimy tu więc o kwocie około 400 tysięcy dolarów. Tyle kosztował najdroższy baran.
a ceny rzędu 100 tysięcy dolarów za owce nie są rzadkością za te najlepsze owce. Więc nie ma co się martwić, naprawdę wszyscy na nie huchają i dmuchają, żeby nic im się nie stało. Fantastyczną cechą merynosów jest regulacja wilgoci. Przeciętny materiał, na przykład bawełna, zaczyna być mokra, kiedy wchłonie około 7% swojej wagi w cieczy. Czyli jeżeli załóżmy materiał tkanina waży pół kilo i wchłonie 7% od tego pół kilograma cieczy, już czujemy, że jest mokra. To trzeba przybrać taką mokrą szmatę. Natomiast wełna merino staje się mokra, czuć tą mokrość dopiero wtedy, kiedy wchłonie 35% swojej wagi, jeżeli chodzi o cieczę. Więc jest materiałem, który jest bardzo odporny na wilgoć, który nie wykazuje wilgoci nawet kiedy jest naprawdę mokry. Kolejna rzecz niesamowita, wełna merino ma zdolność odprowadzania wilgoci na zewnątrz, czyli przepychania jej przez włókna na zewnątrz tkaniny. Jest to efekt, który bardzo często stosuje się w tkaninach, w kurtkach takich trekkingowych, zaawansowanych technologicznie i mało kto wie o tym, że twórcy tej technologii ściągnęli to po prostu od wełny merino. Jest to nic innego jak efekt kapilarny, czyli efekt, dzięki któremu wilgoć przez wąskie szczeliny wbrew grawitacji, wbrew prawom natury jest wypychana na zewnątrz i on jest charakterystyczny właśnie dla wełny merino. To wełny merino, on występuje naturalnie. Naturalnie on też występuje w przypadku roślin. To właśnie w ten sposób dzięki efektowi kapilarnemu rośliny pozyskują wodę z gleby. Przecież ta woda musi iść do góry, prawda? Dzięki temu efektowi kapilarnemu wełna merino ma też fantastyczne właściwości regulacji temperatury. Chociażby tego, że ja się w tej chwili nie pocę, że mi nie jest gorąco, że jestem w stanie w tym swetrze, który jest dosyć gruby z wełny merino, wytrzymać w salonie, w którym nie ma klimatyzacji. Więc na czym to polega? Generalnie na tym, że następuje odparowanie wilgoci. Skóra ludzka, to jest znowu naturalne, pod wpływem ciepła poci się, prawda? Czyli pocimy się, a wełna merino ten pot odprowadza na zewnątrz. Ale jednocześnie dzięki temu, że odparowuje tą wilgoć z naszego ciała, następuje też ochładzanie powietrza. Dzięki temu jest nam chłodno, pomimo tego, że się pocimy. Wręcz można powiedzieć, że im bardziej się pocimy, tym jest nam chłodniej, bo tym większe jest parowanie. Skoro tak, to się może zapytać, dobrze, tak fantastycznie nas chłodzi wełna merino, to w jaki sposób nas grzeje? Bo przecież wszyscy wiedzą, że wełnę wykorzystuje się zimą, żeby grzała. A to znowu dzięki temu, że włókna są karbowane i tworzą się mikropęcherzyki, które magazynują powietrze. Powietrze to jest ogrzane przez nasze ciało zimą. Następuje grzanie, czyli izolacja od zimna, które jest na zewnątrz, właśnie poprzez powietrze zmagazynowane w tych włóknach wełny. Można więc powiedzieć, że wełna merino, ja się z tym zgadzam, jak kiedyś nakręciłem odcinek, jaka jest najlepsza tkanina na lato. Najlepsza tkanina na lato to jest wełna merino. Takie jest moje zdanie. Nie len, wełna merino. Jaka jest najlepsza tkanina na zimę? Wełna merino, też tak uważam. Więc to jest po prostu tkanina, która jest świetna zarówno latem, jak i zimą. Kolejną niezwykłą właściwością, o której mało kto wie, i z tego tytułu dochodzi czasami do zniszczenia tej wełny, jest odporność wełny merino na zapach. Wełna merino nie śmierdzi. W każdym razie ten zapach, który jest niemiły, nie utrzymuje się w niej długo. Po prostu kreatyna, białko, które jest budulcem wełny, jest antybakteryjne. Pamiętajmy, że sam pot jest bezwonny. Brzydki zapach zaczynają wywoływać bakterie, które lęgną się w pocie i które rozkładają ten pot. Więc jeżeli wełna merino niszczy, zabija te bakterie poprzez swoją kreatynę oraz poprzez lanolinę, która również jest zawarta właśnie w runie wełny merino. Lanolina jest, od razu powiem, że wykorzystywana w niektórych smarach na przykład. To bakterie się nie lęgną w wełnie i brzydki zapach nie występuje po prostu, jeżeli nosimy wełnę. Wełniane skarpetki, wełniane koszulki, wełniane swetry. Kolejna rzecz, o której wiedzą ludzie, którzy biegają, ja biegam, to jest oczywiście to, że najlepsze ubrania do biegania są właśnie z wełny merino. Najlepsze koszulki, najlepsze skarpety. Oczywiście też i najdroższe
są z wełny merino. Jest to w ogóle bardzo, w ogóle wełna jest bardzo rzadkim materiałem. Ja wiem, że jak się przyjdzie do klasycznych butów, gdzie macie wełniane skarpetki, wełniane podkoszulki, wełniane koszule, wełniane swety, wełniane marynarki, wełniane kurtki, wszystko tu jest wełniane poza butami, które są skórzane, to może się wydawać, że wełna merino jest w ogóle najpowszechniejszym surowcem, najpowszechniejszą tkaniną we wszechświecie, co jest oczywiście błędne. W ogóle wełna stanowi zaledwie 2% całej produkcji tkanin w przemyśle tekstylnym. A wełna merino to jest niecała połowa tej całej produkcji wełny, czyli to jest poniżej 1%. Czyli poniżej 1% wszystkich tkanin, które są na świecie, to jest wełna merino. Tak dlatego, że ona jest po prostu droga. 100 kilo wełny merino w szczycie tym takim najdroższym, kiedy wełna merino była najdroższa, 100 kilo wełny merino kosztowało 2000 dolarów australijskich. To był ten szczyt, który później spowodował załamanie się tego przemysłu całego wełny merino w Australii, wielkie straty i upadek wielu gospodarstw w Australii. To jest może odpowiedź na inną na inny film, taka ciekawostka. Później ceny te spadły. W tej chwili one wynoszą około 1600-1800 dolarów australijskich za 100 kilo, czyli naprawdę dosyć dużo. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Stąd większość producentów zastąpiła wełnę czym? Akrylem i poliestrem, zwyczajnie w świecie. Niestety. Natomiast pamiętajmy, że wełna merino jest czymś super luksusowym, czymś, co trzeba było wykradać królowi hiszpańskiemu, żeby trafiła do powszechnego obiegu. I to, że w klasycznych butach macie wszędzie wełnę merino, to jest po prostu to, że my chcemy mieć te luksusowe, najlepsze, naturalne przede wszystkim rzeczy. Pamiętajmy, że te właściwości, czyli ta regulacja wilgoci, brak brzydkiego zapachu, chłodzenie, czyli właściwości termiczne, chłodzenie latem, grzanie zimą, to są wszystko naturalne właściwości wełny merino, które trzeba osiągać za pomocą technologii, sztucznych technologii w odzieży trekkingowej. I wiąże się to też z tym, że wełny merino trzeba w jakiś specyficzny sposób jednak pielęgnować. Przede wszystkim należy unikać prania zbyt częstego wełny merino. Skoro ona nie wydziela brzydkiego zapachu, skoro ma lanolinę, która zabezpiecza tą tkaninę przed pobrudzeniem, nie ma sensu jej prać. Są tacy, którzy piorą wełnę, jak tylko zdejmą, co jest wielkim błędem, bo po pierwsze nie ma takiej potrzeby, po drugie niszczy to włókna. Wełnę merino pierzemy zazwyczaj ręcznie, ewentualnie w pralkach, które mają opcję prania ręcznego. Raz na jakiś czas, ja zazwyczaj, jeżeli na przykład mam sweter, to po prostu, kiedy przychodzę do domu, zdejmuję ten sweter, wieszam w jakimś przewiewnym miejscu, zostawiam na parę dni, żeby on sobie ochłonął, można powiedzieć. Czasami używam szczotki do ubrań, żeby wyczesać tą wełnę i to wystarcza. Pranie jest rzadkością, bo co kilka, nawet kilkanaście założeń odzieży pierzemy wełnę merino. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ręcznie, w nie za ciepłej wodzie, może można w pralce z tymi obrotami ręcznymi, bez jakichkolwiek środków zmiękczających, tylko po prostu specjalnie do wełny i do kaszmiru przeznaczone kosmetyki. Można je kupić wszędzie, nawet w Rossmanie można je kupić, więc polecam to. I oczywiście nie suszymy w suszarkach automatycznych. Mówię to wszystkim, którzy tak jak moja żona uwielbiają suszarki automatyczne. Moja żona uwielbia, naprawdę. I ja to rozumiem, bo to jest naprawdę super wygodne, ale nie w przypadku wełny merino i kaszmiru. Oszczędźmy to sobie. Powieśmy ten sweter, niech on sobie spokojnie wyschnie, jak tylko wypierze. Jak wełna merino ma się do klasycznych butów? Tak jak wam mówiłem, my z wełny merino mamy mnóstwo rzeczy. My w ogóle nie mamy dużo rzeczy, bo staramy się stawiać na jakość, nie na ilość, ale te, które mamy, zazwyczaj mamy z wełny merino. Mamy więc swetry, chociażby przyszły do nas swetry z Grand Sasso, jeden z nich mam na sobie, z wełny merino, to jest 100% wełny merino. Mamy koszulę z wełny merino. Mamy też oczywiście marynarki z wełny merino. Wszystko to jest dostępne w klasycznych butach. Przyjdźcie, zobaczcie, przymierzcie. Mamy też skarpetki z wełny merino i powiem wam, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, że ci, którzy założą skarpetki z wełny merino, niestety nie będą chcieli już nosić skarpetek bawełnianych. To jest tak wygodne, miłe i funkcjonalne. Więc przyjdźcie, odwiedźcie nasze salony w Gdańsku i w Warszawie, zobaczcie naszej stronie internetowej i przekonajcie się, że wełna merino, zgodnie z tym, co mówię, to jest najlepszy, najfajniejszy materiał, jaki istnieje na świecie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do następnego odcinka.